Hejka Ludziska, pod ostatnim strasznym filmem zostawiliście dużo łapek w górę. Dlatego dziś zapraszam Was na kolejny filmik z dreszczykiem. Jeśli się nie boicie, oglądajcie do końca i zostawcie łapki w górę. No dobra, jesteśmy w domu. Na pewno chcecie tam wrócić, może Edward dalej tam jest. Bez obaw zamówiłam najlepszą ekipę pogromców duchów w mieście. A ja trochę tęskniłem za Edwardem. No chyba sobie żartujesz. Dopiero się wprowadził, pewnie szukał kolegi. Oj dobra, przestańcie już z tym Edwardem. Nawet nie jesteśmy pewni, czy to na pewno dzieciak tych nowych sąsiadów z naprzeciwka. Chodźmy już, robi się zimno. Halo, jest tu ktoś? Chyba wszystko jest tak jak przed wyjazdem. Tego tu nie było. Tego też nie. Najważniejsze, że nie ma Edwarda. Dla pewności sprawdźmy każdy zakamarek. Ty, Wiktor, sprawdź za zasłoną, Sara może pod stołem w jadalni, a ty, Żonka, sprawdź ubikację. A ty? Ja sprawdzę lodówkę. Ach, wiedziałam. U mnie czysto. U mnie też czysto. A tu nie jest zbyt czysto. Egzorcyści chyba korzystali z tej toalety, gdy nas nie było. Oj, mamo, nie strasz. A mnie jeszcze trochę zajmie, zanim wyczyszczę lodówkę. Dobra, nie ma sensu wpadać w paranoję. Zapomnijcie o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu i spakujcie się do szkoły. Okej. Edward, jesteś tu? O, zapomniałam, że tutaj to wisiało. O, cześć, Ofi. Tęskniłaś za mną? Mama ma rację, pora się spakować. O nie, zostawcie łapki w górę, żeby to nie był Edward. Bartuś, co ty tu robisz? No tak, babcia znowu zapomniała zamknąć drzwi z terrarium. Chodź, wracaj do ciepiełka, słodziaku. Ach, te przeciągi. Hej, zawiozłam dzieci do szkoły, byłam na poczcie u księgowej. A jestem jakiś niewyspany. Jakim cudem, jest 10:00. A śniły mi się same koszmary. Jakie? Dokładnie nie pamiętam, ale chyba coś o tym, że zabrakło pączków w piekarni. Mężuś, ogarnij się, a jak będziesz u góry, przynieś mi proszę teczkę z dokumentami, jest na biurku. Czemu ten strych jest tak wysoko? Rób to zdrowie! Zaraz, wydrukowaliśmy już naszą trzecią książkę? 52 pomysły na nudę. Mieli to zrobić chyba dopiero w listopadzie. Żonka, czemu się nie chwaliłaś, że nasza trzecia książka już jest w sprzedaży? Bo nie jest. W takim razie co to? Jakim cudem? Jestem dumny, że przekonałaś ich do mojej sekcji z prankami. Co takiego? Mieli tego nie umieszczać. Oj, przestań, wyszło naprawdę fajnie. A są tam nasze przepisy? Nie rozumiem, mieli ją drukować dopiero pojutrze. Zaczekaj, zadzwonię do wydawnictwa. Pamiętam, jak zrobili mi tego pranka. Dzień dobry, czy oddali już Państwo może naszą trzecią książkę do druku? Nie, myślimy jeszcze o kolorze okładki. To może zrobicie niebieską? Świetny pomysł. Jak tylko wydrukujemy pierwszy egzemplarz, to wyślemy do Państwa kurierem. Dobrze, dziękuję. Ja nic z tego nie rozumiem, to są nawet podpisy naszych dzieciaków. Wiesz co, coś czuję, że Sara i Wiktor robią nam psikusa z tą książką. Masz rację, to jedyne sensowne wytłumaczenie. Jak wrócą, to udawajmy, że w ogóle jej nie zauważyliśmy. Okej, a ja w tym czasie wypróbuję sobie przepis na paluchy czarownicy. Całkiem nieźle, teraz wystarczy tylko to pomalować. Zaraz, co to ma być? Ja przecież nie narysowałam takiego czegoś.
Widzieliście to? Płótno się poruszyło. Co się dzieje? Mam jakieś halucynacje? Chyba mam za mało witamin. Słyszycie to? Czemu się zrobiło tak ciemno? Mamo, co to za dzidziuś? Twoja siostra. Siostra? Co tu się dzieje? Ale straszydło. Co jest? Wszystko okej? Mamo, ty jesteś prawdziwa? Oczywiście, jaka miałabym być? To skąd miałaś to dziecko, które trzymałaś na strychu? Jakie dziecko? O czym ty mówisz? Przed chwilą widziałam cię na strychu, jak trzymałaś jakieś płaczące zawiniątko. Coś ci się musiało przywidzieć. Cały dzień siedziałam w jadalni przy komputerze. Jak to? Kochanie, dobrze się czujesz? Patrząc na ten obraz, zaczynam się martwić. Co się dzieje? Spójrz w lustro! Ładnie, mamo. Pięknie, kochanie. Teraz wierzysz mi, że mówiłam prawdę? Chyba jednak ci nasi poglądcy duchów dali ciała. Tak to jest, jak się bierze byle kogo z internetu. Myślę, że trzeba zadzwonić po ciocie Ule. Ona jest specem od zjawisk paranormalnych. Masz rację. Ale fajnie, dzisiaj przyjedzie ciocia Ula? Idę do lasu po dzikie dynie. Ciocia jej uwielbia. Co? Zaczekaj! A ten gdzie leci o tej porze? Do ciemnego lasu po dziką dynię. Ubieraj się i leć z nim. Do ciemnego lasu? Żartujesz sobie? Jak nie pójdziesz, to schowam ci pada od konsoli. No dobra, idę. No dobrze, moje drogie, wyjaśnijcie mi, dlaczego mnie tu sprowadziłyście. W tym domu dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Przedmioty się poruszają, słychać dziwne odgłosy, pogoda się nagle zmienia. Do tego widziałam się w lustrze, ale to nie byłam ja. A ja widziałam siebie z niemowlakiem i do tego w fatalnym makijażu. A potem obie znikłyśmy. Znaczy nie my, tylko ja w lustrze i druga mama z bobasem. Rozumiem, dajcie mi chwilę. Co się dzieje? Wiktor, możemy już wracać? Najpierw musimy znaleźć dynię. Szukamy ich już 15 minut. Jeśli ich tu nie ma, to na pewno ich nie znajdziemy. Ja naprawdę chcę już wracać do domu. Ta jest dla ciebie. Wiktor, chyba znalazłem dynię. Ja też. Świetnie, to chodźmy stąd szybko. Okej. Już wszystko wiadomo. W waszym domu rozerwała się struktura czasoprzestrzenna. Co takiego? To, co widziałyście, to rzeczywistość innego wymiaru. Teraz te dwie rzeczywistości się przenikają. Czyli, że ta książka przeszła do nas innego wymiaru. Tak samo jak ten obraz. Zaraz, to ta inna Sara to byłam ja, tylko w alternatywnej rzeczywistości? W rzeczy samej. Najlepiej opisuje to teoria wielu światów. Zaraz, chcesz powiedzieć, że istniejemy też w innej rzeczywistości, w której mam drugą córkę i beznadziejny makijaż? Najwidoczniej. Pewnie tam taki makijaż jest na topie. Wszystko słyszeliśmy! Chcecie powiedzieć, że istnieje wiele światów? A w jednym z nich mogę mieć nawet sześciopak na brzuchu? To akurat jest mało prawdopodobne. Teraz będziemy z nimi wszystkimi mieszkać? Tylko przez najbliższą dobę. Czasem tak się dzieje w Halloween. Jak to? Gdy skończy się pełnia, struktura czasoprzestrzeni powinna się zasklepić. I wtedy wszystko wróci do normy? Opisywała to już nasza przodkini w swoim pamiętniku. W jaką rodzinę ja się wrzeniłem? Kładźcie się spać, jutro będzie po wszystkim. Dzięki, ciociu. Przygotować ci łóżko na strychu?
Nie tym razem. Muszę wypróbować kilka pranków z waszej nowej książki. Z nią nie będziecie się nudzić. W końcu to 52 sposoby na nudę. Pa, ciociu. Pa! Okej, zostawcie łapki w górę, żeby to była spokojna noc i dobranoc. Dobranoc. Mam nadzieję, że gdy pełnia się skończy, ta druga Sara zniknie. Cieszę się, że noc już się skończyła i już po wszystkim. Ja też. Tylko nie to. Ach, ja nie pamiętam, co miałam powiedzieć. Chcecie powiedzieć, że istnieje wiele światów, a w jednym z nich mogę mieć nawet kaloryfer na brzuchu?